Język angielski, zaimek funkcji podmiotu i dopełnienia, liczba pojedyncza, lekcja 35. Zapewnie pamiętasz sposób, w jaki prosimy o pomoc bądź ją oferujemy. Przykłady. Can you help me? Can you help me? Czy możesz mi pomóc? Can I help you? Can I help you? Czy mogę ci w czymś pomóc? Słowa me i you są zaimkami funkcji dopełnienia. Zaimki funkcji podmiotu są podmiotem zdania, a zaimki funkcji dopełnienia są dopełnieniem w zdaniu. Poniższe zastosowanie pokazuje zaimki funkcji podmiotu w liczbie pojedynczej i odpowiadające im zaimki funkcji dopełnienia. Pierwsza kolumna – podmiot, druga kolumna – dopełnienie. I am Mr. Jones. I am Mr. Jones. Jestem panem Jones. Can you help me? Can you help me? Czy możesz mi pomóc? You. You are Polish. You are Polish. Ty jesteś Polakiem, Polką. This is for you. This is for you. To jest dla ciebie. He is her husband. He is her husband. On jest jej mężem. Follow him. Follow him. Idź za nim. To samo mamy tutaj. Pierwsza kolumna – podmiot, druga – dopełnienie. She. She is his wife. She is his wife. Ona jest jego żoną. It's her. It's her. To jest jej. It. It is a dog. It is a dog. To jest pies. Don't open it. Don't open it. Nie otwieraj tego. Zaimki w funkcji dopełnienia stosujemy po przyimkach, na przykład po słowie for. It's a plant. It's for me. It's for you. It's for him. It's for her. Jeszcze raz. It's for me. Dla mnie. It's for you. Dla ciebie. It's for him. Dla niego. It's for her. Dla niej. Po czasowniku to be, być. Who's that? Kto to jest? It's me. To ja. Is that Jane? Czy to Jane? Yes, it's her. Tak, to ona. Pamiętaj, że zaimki osobowe
stosuje się, aby zastąpić imiona bądź rzeczowniki, kiedy jest oczywiste, o kim lub o czym jest mowa. Spójrz na przykłady. Zaimek w funkcji dopełnienia. This is Jane. Can you help her? This is Jane. Can you help her? To jest Jane. Czy możesz jej pomóc? Her zastępuje słowo Jane w drugim zdaniu, ponieważ jest jasne, że mówimy o niej. Nie ma więc potrzeby mówić Can you help Jane? Zaimek funkcji podmiotu. Sprawdź się. Napisz zdania, zastępując wyróżnione słowa zaimkami. 1. This present is for Mrs. Jones. This present is for Mrs. Jones. Odpowiedź. This present is for Mrs. Jones. To jest prezent dla pani Jones. This present is for her. This present is for her. To jest prezent dla niej. 2. Follow that man. Follow that man. Odpowiedź. Follow that man. Podążaj za tym człowiekiem. Idź za tym człowiekiem. Follow him. Follow him. Podążaj za nim. Idź za nim. 3. Don't open the door. Don't open the door. Odpowiedź. Don't open the door. Nie otwieraj drzwi. Don't open it. Don't open it. Nie otwieraj ich. 4. Mr. Smith is her husband. Mr. Smith is her husband. Odpowiedź. Mr. Smith is her husband. Pan Smith to jej mąż. He is her husband. He is her husband. On jest jej mężem. 5. Can Ms. Wells help me? Can Ms. Wells help me? Odpowiedź. Can Ms. Wells help me? Czy pani Wells pomoże mi? Can she help me? Can she help me? Czy ona pomoże mi? 6. Miss Black is his daughter. Miss Black is his daughter. Odpowiedź. Miss Black is his daughter. Panna Black to jego córka. She is his daughter. She is his daughter. Ona jest jego córką.
7. That is Mr. Clinton. That is Mr. Clinton. 8. Odpowiedź. That is Mr. Clinton. To jest pan Clinton. That is him. That is him. To jest on. 8. Toby is Ben's dog. Toby is Ben's dog. 9. Odpowiedź. Toby is Ben's dog. Toby jest Bena psem. It is Ben's dog. It is Ben's dog. On jest Bena psem. 9. Is this Mrs. Jones? Is this Mrs. Jones? 10. Odpowiedź. Is this Mrs. Jones? Czy to jest pani Jones? Is this her? Czy to ona? Is this her? 10. Stephen is her father. Stephen is her father. 11. Odpowiedź. Stephen is her father. Stephen jest jej ojcem. He is her father. He is her father. On jest jej ojcem. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.